Bałek, Tomasz. Bratce. Mama soli. Kolego, spokojnie. Wiadomo, jest do Wolinia obrony, dopiero są my po transferach. Głośno, moja wyjście, zagrać ręką, spokojnie, uspokoić, moja, zagrać do boku, podpowiedzieć obrońcom, bo to jest panie ważne. Panie trenerze, każdy z was grać popełni. Słuchajcie, jedna prośba. Ja wiem, to jest taki mecz przyjaźni. Uważaj, nie zrobi jeden do drugiego. Opuści. No. Trzeba. Chodźcie tu do środka. Zostawcie te piłki, ostaw to. Chodźcie czysty do środka, chodźcie. Czysty. Czekaj, wszyscy przyjdą. Chodźcie tu razem. Kółeczku razem. Mamy coś do tego kółeczka. Słuchajcie, nie będziemy teraz już nic kombinować i zmieniać. Każdy miał swoją pozycję i niech tej pozycji trzymie. Trzeba będzie dobrą taśmę kupić. Żadnych inwektyw, gromy spokojnie. A skąd jest główny sędzia? Słuchajcie, nasza taktyka jest taka. Sędzia? Wyjść, strzelić dwie bramki i pilnie będziemy. Dawać tu. Słuchajcie, no i gramy. Dawaj. Ale kto wygra mecz? Drużyna B. B? B. Słuchajcie, ważne, że w naszej drużynie jest również powołany rzecznik prasowy. No. I to jest ważne. I wszyscy stanowimy monolit jednej drużyny. 3-4! Ja jestem sędzią, by się podobają, bo równomierne brzuszki mają. Główny ma trochę większy, ale... Ja się pierdolę, ty. Pani, panie Tomaszu. Dobry, chodzimy. Odpoczywaj, bo zaraz powrotem. Nie, już nie woda, coś ty. Wyciąłeś! Możemy powiedzieć, panie sędzio, teraz możemy już. Nic z niego, od tego są sędziowie, żeby liczyli. Ale słuchaj, my, czy oni byli w przewadze, bo jest 13. Bramkę stracili. Ale od tego są sędziowie. To są tacy jak na RPA sędziowie. To jest to samo. Panie sędzio, czy ja coś powiedziałem? Ale nie rób.
3-2. Mistrzowska taktyka się sprawdziła. Jakby nie powiedzieć, po od 10 lat prowadzimy reprezentację i jeszcze żeby nie przegrał. Może nic klub nie godził, ale... Mało tego sprawiedliwości stało się zadość. Tak jest problem. Daliśmy im pohasać. Przez paręnaście minut, a potem zarząd nie wygrał na ławce, a przy zielonym stole tylko drużyna, którą prowadził zarząd, wygrała na boisku. Nie, sędziowie byli tacy, że... No. Czy pan sugeruje, że sędziowie byli stronniczy? Tak. Pan sędzio... Jestem bardzo zbulwersowany. Panie sędzio główny, przyznał pan, jestem bardzo zbulwersowany. Przyznał pan teraz po meczu już, tak, że był pan stronniczy, nie? No, ja w życiu nigdy. Już tego nie ma na kamerze. Dziękuję. Gratuluję, prezesie. Walka była na całego. Ale z trawnikiem. No tu jest jak na nie no, za sumą. Wychodząc z takim pomysłem 20 lat temu, żeśmy w ogóle nie przypuszczali. Zresztą w samym założeniu pierwszy odbył tak zwany turniej zerowy, gdzie było 8 drużyn bodajże. Tylko po to, żeby zobaczyć, czy z pomysłem my się wstrzelili. Jak się okazało, wstrzeliliśmy się bardzo dobrze, bo już w przyszłym roku, w następnym roku, w 91, to już było 12 drużyn. W najlepszym etapie funkcjonowania Śląskiej Ligi Amatorów było 14 drużyn. Ustawiały się do nas drużyny, które również chciały grać, ale ze względu na terminarze i to wszystko nie szło wszystkich zmieścić. Myśleliśmy o utworzeniu nawet drugiej ligi. Takie były rzeczywiście zapotrzebowanie. Borykaliśmy się na pewno z wieloma trudnościami. Wierzcie mi, dziś możemy powiedzieć, to jest rodzinno, piłkarsko, atmosfera. Życie, tak pisze scenariusz, że nie ma tu między nami świętej pamięci Władka Szmelczewczyka, nie ma mojego brata Janusza. No mnie jeszcze to zdrowie jakieś dopisało i jestem niezmiernie wdzięczny zarządowi, że zechcieli mnie zaprosić. Ale również apeluję do was wszystkich. Przede wszystkim czystość sportu, mniej tej złości, zawiści, więcej zrozumienia, bo to jest ważne. Chodzi o to, żeby ta złość w pewnym momencie odpuścić, zostawić i powiedzieć, dobra, nic się nie stało, gromy dali, bo to jest zabawa. To przez to widzicie sami, że się i lepiej czujecie, jest radość, jest coś porozmawiać. No i chociażby dzisiejsze spotkanie, bardzo ładne, w mojej ocenie, bardzo mi się podobało. Dwie drużyny na równym poziomie, z jedna z tą, że tylko jedna bramka strzeliła więcej, interwencje bramkarzy, gra w środku pola. Mówię i chcę to powiedzieć również tu na koniec. Myśmy swego czasu startowali, to nikt o tym nie wiedział. Wiecie, jak się było ciężko przebić do prasy? Redaktor wieczoru Leszek Sobieraj użyczył nam trochę strony, to żeśmy tam podawali wyniki. No i co? Wieczór num pod. I gdzie pisać o tej Śląskiej Lidze? Znów trzeba było szukać przyjaciół. Jeszcze wcześniej wychodził Sport Śląski, święty pamięci, nieżyjący dziś, wielki przyjaciel sportu i piłki nożnej, Stanisław Penar, osobiście przychodził na nasze mecze. Tak jak mogę to powiedzieć, i to nie jest wazelina, nasz przyjaciel, bo tak to trzeba powiedzieć. Z tego miejsca również, panie Jareczku, serdecznie dziękuję, że jednak ten amatorski sport, to, że pan również dziś poświęcił swój czas, żeby tu zobaczyć, nakręcić i ewentualnie jakiś felieton 20. rocznicy tej Śląskiej Ligi Amatorów. Dziękuję, panie Jareczku. Wszystkiego najlepszego i panu.